dla Was, podobnie jak w roku minionym, miejscem szczególnym, miejscem, do którego chętnie będziecie przechodzić co dzień. Miejscem, gdzie będą królowały mądrość, tolerancja, wzajemne zrozumienie, a przede wszystkim życzliwość. A teraz zapraszam Państwa na recital fortepianowy, wykonanie Tadeusz Robaszyński-Janiec, do wczoraj pracownik Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, a od dzisiaj nauczyciel muzyki w naszej szkole. Zapraszam. Patrzę na książenicę od 7 lat i widzę, co się tutaj zmieniło w tym czasie. Jaka wielka energia społeczna, ludzi, samorządu, wszystkich, którzy są i tu mieszkają w obrębie tej wioski, w obrębie parafii, szkoły. Co się tutaj zmieniło i stało, i to wszystko jest dla tych małych dzieci. Dlatego Wam bardzo serdecznie gratuluję i dziękuję, że takie wioski są. I to jest takie moje życzenie dla wszystkich dzieci rozpoczynających w tym roku naukę w tej pięknej szkole Książenica i dla wszystkich dzieci zaczynających naukę w województwie mazowieckim, żebyście ten czas nauki szkolnej wykorzystali nie tylko do tego, żeby nauczyć się wszystkie tego samego, co Wam daje szkoła, ale żebyście, bo to jest chyba najważniejsze, ten czas nauki szkolnej wykorzystali także po to, i szkoła daje na to szansę, żeby odnaleźć w sobie to, co jest moim indywidualnym talentem, pasją, czymś, co ja mogę dać innym i dzięki czemu ja mogę być innym potrzebny. Nie możemy się zgodzić. Ta szkoła jest wyjątkowa, prawda? No ja tak sobie wyobrażam, że absolutnie jest wyjątkowa szkoła w Książeniu. Zresztą takie było założenie. Chcę Wam powiedzieć, że teraz mówię do Pana Kuratora i do Ministerstwa Oświaty. Ta szkoła powstała w ciągu roku. To jest w ogóle mistrzostwo świata. To jest duży obiekt. Budowaliśmy go rok dlatego, że Ministerstwo powiedziało, że sześciolatki pójdą do szkoły. No więc my podjęliśmy ten trud. Mówimy, przygotujemy się, żeby wszystko było przygotowane, żeby nikt do nas nie miał pretensji. Wybudowaliśmy tą szkołę w bardzo krótkim czasie. No i wtedy zapadła decyzja, że jednak sześciolatki nie pójdą. Ale nie mamy pretensji. Bo co się okazało? Słuchajcie, zaczęliśmy między innymi z dużym udziałem kardynała Nycza wprowadzać taką kartę dużej rodziny, propagować ją. Myślę, że dbać o rodzinę. Mówić o tym, że rodzina to coś pięknego. I okazało się, że dzietność linie rodzic dzisiaj z 1,3 mamy 1,7. I że po prostu przybyło nam dzieci. I dzisiaj w tej szkole, rok szkolny rozpoczyna prawie 500 dzieci. A trzeba sobie jasno powiedzieć, bez tych dzieciaków żadna gmina, żadne państwo nie będzie się rozwijać. Ja chcę również powiedzieć, że znakomitą rolę w tworzeniu tej szkoły odgrywają rodzice. I bardzo Państwu dziękuję. To też jest nowe, takie nowe doświadczenie, gdzie zaangażowanie Państwa, świadomość rodziców jest tak duża, że to jest tak ważne dla tych dzieciaków. I dzięki temu ta szkoła jest tak ciekawa, atrakcyjna. Tak się cieszymy do niej. Przychodzić, przyjeżdżać. I bardzo dziękuję za ten wysiłek, który włożyliście ostatnio. I na koniec, dlaczego Chopin? Bo Książenice to kiedyś majątek rodziny Maryńskiej, a Maryńscy to przyjaciele rodziny Chopina. Zresztą Maryński, Eustachy Maryński był uczniem ojca Chopina. A w związku z tym Chopin przyjeżdżał tu do niego w odwiedziny. I dlatego dzisiaj zagraliśmy Chopina, żeby go przypomnieć. I myślę, że Chopin patrzy na nas z dumą. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję Wam jeszcze raz za przybycie i Panie Kuratorze, dziękuję za tą super decyzję. Jak się nazywa ten przyrząd, który tutaj stoi? Dzwonek.
dzwonek. I wspólnie z Karolem, obydwaj duży Karolowie, ogłaszają rozpoczęcie roku szkolnego w województwie mazowieckim 2013-2014 jako miejsce w Książeńcach, jako zdarzenie zaistniałe. Rok szkolny rozpoczęty. Jak witamy się ze szkołą? Na poważnie. Na wesoło. Mnie właściwie wszystko jedno. Byle byłabym królewną.